Witajcie, to znowu ja, Starcza. Wy oglądacie 72. odcinek serii Zagrajmy w LEGO Marvel Super Heroes 2 na 100%. Dzisiaj ukończymy sobie po raz kolejny 16. misję fabularną. Będę chciał zdobyć wszystkie możliwe elementy kolekcjonerskie, a zatem rozpocznijmy grę swobodną. Wkrótce będziesz wolny, mój drogi, i nikt nas nie powstrzyma. To jest ta charakterystyczna misja podwodna. Poszukamy zatem gdzieś tutaj różnych mini zestawów. Teraz tak, od razu zerknijmy na strzałeczki, zarówno po lewej, jak i po prawej stronie. Przydałby mi się teraz super bohater. To nic wartego uwagi kogoś o tak szlachetnej krwi. Chciałem powiedzieć, że zarówno po lewej, jak i po prawej stronie możemy coś znaleźć. Może powinien mnie obejrzeć doktor. Złe skojarzenia. Ale Rocket wygląda dziwnie z tą powiększoną głową, trzeba przyznać. Gotowy do akcji! Jestem Thor, syn Odyna i przyszły władca Asgardu. Ukażę światu, czym jest prawdziwa magia. Kto tutaj ma możliwość niszczenia srebrnych klocków? Systemy, aktywacja. Okej, to pokażmy, co potrafimy. Oprócz Ironmana, bo akurat on to wiadomo, ale... Niech mi ktoś pomoże! Skoro już go mamy, to chciałbym tutaj to zniszczyć. Tylko czy mogę? Pojawia się problem, ale okej. Już się udało. Dobra, i będzie z tego portal dla doktora Strange'a, albo ewentualnie też dla Mordo. Zaraz sobie na niego zmienię. Ale nie chcę tych łączonych ataków, kurde. Pomocy! Tam jest Stan Lee uwięziony, a także mini zestaw do zdobycia. Ha! Możliwe, że to pomoże mi w zadaniu. Dobra, dostańmy się tutaj. Szybko się z tym rozprawię! A, na drugą stronę, tak? To ciekawe. Czekajcie, musimy jeszcze pokombinować inaczej. Hulk gotowy miażdżyć! No i to ja rozumiem! Chodź do tatusia! Teraz Thor. Jeśli tutaj podładujemy ten generator, to rozumiem, że otworzy mi to szafeczkę, a w środku będzie mini zestaw. Zaiste, zacna rzecz! Więcej ich! Wracamy zatem. I teraz uwolnijmy Stan Lee w końcu. Tylko jak to zrobić? Jakże ja ląduję w takich sytuacjach? Czy ja to mogę jakoś zniszczyć ewentualnie? Chyba nie za bardzo. Na razie spróbuję... O właśnie, jednak okazało się, że muszę parę obiektów zniszczyć i teraz mogę z tego zrobić uchwyt. A więc złapmy się. Ej, pomóż mi tu! Możesz? Mamy tutaj Spidermana? No to co tym razem? Czekajcie, może zmieńmy jednak postać właśnie na Spidera? Przyszłość zależy ode mnie. No, jedna z możliwych przyszłości z innej rzeczywistości, ale jednak. Nie ma wątpliwości, Stan the Man Lee to król cameo. Excelsior! No i super. Udało się pomóc, a więc wracamy. I lecimy dalej. Ja tutaj widziałem jeszcze srebrne klocki do zniszczenia po tej stronie. A, bo to inaczej tutaj działa, to strzelanie. Może z bliska? No właśnie. Rakieta tak łatwo teraz nie poleci. Czekajcie, bo nie wiem, czy nie ma czegoś na górze. Tutaj są też jakieś strzałeczki kolejne, ale to jeszcze bardziej z prawej strony, tak? A Tuma na razie pozostanie na swoim miejscu. Zejdźmy tutaj. Uda się to zniszczyć, czy nie za bardzo? Udało się. Teraz z tej strony potrzebujemy silnej postaci, na przykład Hulka. Dobra.
Jaka? Musiałem wskoczyć właśnie na tego kraba. Już sam nie jestem pewien teraz, jak to działało. A właśnie. To spłoszy Atumę. A! Co to było? On teraz ucieknie, a my będziemy mogli zaraz ruszać dalej. Chociaż tu jeszcze chyba mnie czekała jedna walka najpierw. Teraz zobaczymy. No właśnie. Więc tutaj Hulk niech się wykaże za moment. Ha! Jestem wolny! Wolny! Powinniśmy mu dać radę. Bez większych problemów. Wystarczyło naparzać tak naprawdę. Sam przeciwnik nie robił mi dużej krzywdy, z tego co pamiętam z mojego pierwszego podejścia. A tutaj co ciekawe jest też po prawej stronie coś. Mamy oznaczenie strzałeczką, więc też to będę musiał zbadać. Załatwmy jednak najpierw go. Jeszcze parę ciosów i powinno wystarczyć. Dobra, to jest chyba już ten moment. Dokładnie. On tu będzie pilnował wejścia i teraz siłujemy się. No dawaj Hulk, pokaż co potrafisz. Te postacie z tymi przerośniętymi głowami wyglądają dość dziwnie, trzeba przyznać. Jest. Ale cały czas tutaj się zastanawiam. Ojej, tylko że mi automatycznie przechodzą, kurde. I co teraz? Nie mogę wrócić? Na szczęście mogę. Już się obawiałem. O, tylko że patrzcie. Nie mogę za bardzo nic z tym zrobić. Może jakąś inną postacią? Już sam nie wiem teraz. A patrzcie, tak w ogóle to jeszcze zauważyłem, że jednak na górze mamy jeden mini zestaw. Ej, czyli jest jakaś nadzieja na przyszłość. A tutaj jeszcze chciałem pokombinować na dole, bo gra mi pokazuje, że coś tutaj mogę zrobić jako Baron Zemo, ale pewnie trzeba najpierw zniszczyć parę obiektów, żeby można było tutaj coś wybudować. I tak też jest w istocie, patrzcie. Proszę, proszę, czyli jednak. Właśnie to było podejrzane, że mieliśmy tutaj... Ktoś inny mógłby się tym zająć. Dobrowolnie, póki grzecznie proszę. To było podejrzane, że mamy tutaj dostęp dla naszej postaci. Wkrótce to ja będę panem tego świata. I będą mi znosić takie do stóp. A okazało się, że trzeba było standardowo coś więcej po prostu zniszczyć i tyle. Okej, okay, witam was po cięciu. Wygląda na to, że w końcu tutaj będę miał okazję zdobyć kolejny mini zestaw, bo tam mamy na zewnątrz, a przecież była tutaj taka opcja, żeby zaatakować Atumę. Zaraz popróbujemy. Trzeba było najpierw pokonać pierwszego mini bossa tutaj, czyli tego Torga. A właśnie. A teraz będziemy mogli pokierować mechaniczną rybą. Weźmy tylko inną postać najpierw. Na przykład Spider-Man. Ty też potrafisz. I patrzcie, tutaj mamy mini zestaw ukryty w skrzyni. Tego właśnie potrzebowałem. No właśnie. I to piąty na razie mini zestaw. No i teraz jak będę miał okazję wydostać się z tego pomieszczenia, to powinno dać radę zdobyć pozostałe mini zestawy, bo tam już jest niedaleko przecież walki z ostatecznym bossem, czyli właśnie Atumą. Ostatecznym bossem akurat w tym poziomie, na tym etapie. Dobra. Przejdźmy tędy. Uwaga jeszcze na tą wodę.
I teraz możemy ruszać. No, i mamy tutaj nawet też te srebrne klocki jeszcze. Znowu przełączmy na Ironmana. Trzy na pięć. I teraz co dalej? Tu po lewej stronie mamy strzałeczkę. Więc to będzie kolejny mini zestaw. A, ukryty po tej stronie, patrzcie. To też potrzebujemy innej postaci. Gdzie jest Mordo? O, w sumie Doktor Strange też potrafi przecież. To jest postać o podobnych umiejętnościach. A, być może to zaczątek nowej... Ciekawe, czemu przerwało u Doktora Strange'a. Muszę teraz tutaj, coś trzeba będzie wykopać. Też mamy tutaj odpowiednich bohaterów, mam nadzieję. Wkrótce to ja będę panem tego świata i będą mi znosić takie do stóp. Czy jest tutaj coś na dole? Wygląda na to, że nie. Z prawej strony i na górze jeszcze mi pokazuje kolejne strzałeczki. A, tutaj... Ktoś inny mógłby się tym zająć. Dobrowolnie, póki grzecznie proszę. Tutaj jakaś postać tropiąca. Czarna Pantera powraca. Gotów na łowy. Na przykład właśnie Czarna Pantera. I stąd powinniśmy wykopać jeszcze jeden mini zestaw. Bardzo ładnie. Obiekt ogromnej wartości. Muszę dobrze o niego zadbać. I tu mi coś pokazuje właśnie wyżej jeszcze. A, proszę. Czy to możliwe, że jest ukryte za tym? Obiekt ogromnej wartości. Muszę dobrze o niego zadbać. Oczywiście, że tak było. I teraz pytanie jest takie, bo zostało mi jeszcze zdobyć ten jeden ostatni mini zestaw. Mam nadzieję, że gdzieś po drodze nie zostawiłem. Aha, bo przecież mieliśmy te srebrne klocki jeszcze do zniszczenia. No to mam nadzieję, że one są tutaj dostępne na końcu tego poziomu, kiedy to walczymy za Tumą, bo innego wyjścia nie widzę. I faktycznie. Są po obu stronach. Dobrze! Dość sztuczek! Zakończmy to raz na zawsze! Poddaj się, Atumo! Nie masz wyboru! Wielki Atuma ma ulec? Nigdy! I ta zmiana rozmiaru głowy w trakcie scenki to też wyglądało dość dziwnie. Ale dobra, Iron Man, działaj! I jeszcze po drugiej stronie. I to powinno nam sprawę załatwić tak naprawdę. Nie będziemy już musieli Atumy pokonywać. Wystarczy tylko strzelić tutaj, tylko że ciągle mnie atakują. Muszę uważać. No ale właśnie. Udało się zebrać wszystko. Zatem powróćmy do Chronopolis i zobaczymy przy okazji, jaka postać mi się tutaj odblokowała, bo w sumie nie zwróciłem uwagi. Jeszcze tylko 4 etapy fabularne pozostały do ukończenia na 100%, więc naprawdę jesteśmy na dobrej drodze. Coraz mniej nam zostaje do ukończenia całej gry na 100%. Mamy na razie 2 złote klocki, zaraz będzie trzeci za wszystkie mini zestawy. I oczywiście 4 za uwolnionego Stana Lee. Excelsior! I teraz pytanie, która to postać mi się właśnie tutaj odblokowała, bo Atuma był już wcześniej, a teraz Blue Marvel. To dobrze, bo to jedna z nielicznych postaci tutaj w tym drugim rzędzie, jakie mi pozostały do odblokowania. No to co powiecie na to, że sobie ją od razu odblokujemy? Weźmy to. Blue Marvel, 250 tysięcy monet. I oczywiście zerknijmy na umiejętności. Latanie, do tego wyostrzone zmysły, elektryczność, niszczenie ścian, odporność na różne żywioły. Siła też. Naprawdę dość rozwinięta postać. Jest też profil postaci. I rzeczywiście może to być też odpowiedni bohater, którego będziemy mogli sobie wykorzystywać do latania po całym Chronopolis. Ja tylko jeszcze
Wyłączę na razie ten tryb dużych głów. I proszę bardzo, faktycznie można sobie spokojnie polatać. Zaraz jeszcze zerkniemy tylko na listę dostępnych poziomów, no bo rzeczywiście zostało ich już tylko parę. To znaczy te cztery, o których wam mówiłem. A tutaj potwierdzenie, że mamy wszystko zrobione. Jeśli chodzi o wskaźnik procentowy całej gry, to prawie udało nam się dobić do 80%. A to wiecie co? Skoro jesteśmy tak blisko, to odblokujmy jeszcze jedną postać, bo rozumiem, że to już powinno wystarczyć. Mam przynajmniej taką nadzieję. Czerwonego Hulka możemy odblokować. Proszę bardzo. Generał Ross. To od razu też wam pokazuję. Umiejętności oczywiście znane. A tutaj informacja na temat właśnie generała Rossa, który zamienił się w takiego czerwonego Hulka. No i tutaj jeszcze sam generał. On tutaj w tej zwykłej formie tylko celowanie i do tego jeszcze wysadzanie srebrnych klocków Lego. To jest akurat rzadkość, niewiele postaci ma tę zdolność. Więc też ciekawostka. Rozumiem, że mogę się przeobrażać. Ciekawie to wygląda. Jeśli chodzi o wskaźnik procentowy, to tak jak liczyłem, równiutko 80%, czyli 4 piąte gry za mną. Oczekujcie zatem na kolejne materiały, w których dalsze postępy będziemy czynić. Cześć!